Siema ekipa, witam was serdecznie i na początku mam do was taką prośbę. Czy aby na pewno ta Coca-Cola nie była u nas w Polsce? Czy to była po prostu wanila? Bo wiem, że była Coca-Cola Cherry, nawet jest ciągle Coca-Cola Cherry. Wydaje mi się, że Coca-Cola Vanilla, którą też mamy w barku czekającą na testy, również chyba była w Polsce. Chyba nawet jest, ale tej fuzji smaku wiśniowego z waniliowym przy przypadku Coca-Coli to wydaje mi się, że chyba też była, ale nie jestem pewien po prostu. Anyways, Coca-Cola Cherry Vanilla. Postanowiłem ruszyć temat Coca-Coli. Puszka to jest po prostu typowy design Coca-Cola, połączenie wanila z wiśnią i wydaje mi się, że nawet mamy na puszce zaspoilerowane, jakie możemy mieć procentowe wartości smaków. Czyli wiecie, około 30% może to być wanilia, a cała reszta to wiśnia. Zobaczymy, nie powiem, że nie, ale kurczę, ciekawy temat, jak na Coca-Colę były tak naprawdę z tego sklepu, w którym się zaopatrywałem o różnego rodzaju napoje, na Allegro oczywiście, tylko ten smak i smak waniliowy. No to wziąłem je obydwa, dlaczego by nie? Postanowiłem, kurde, że jak szaleć, to szaleć. Z tego co widzę, mamy do dyspozycji bardzo, ale to bardzo krótki skład. Aż kurde, szokujące, że to jest aż tak krótkie. W ogóle to jest chyba amerykańska Coca-Cola, sądząc po tym, że mamy tutaj oczywiście 39 gramów cukrów, to pomijając ten fakt, ale mając tutaj również wartości odżywcze w amerykańskim stylu. Skład to jest po prostu woda, syrop glukozowo-fruktozowy, jako barwnik karmel, naturalne aromaty, kwas fosforik i kofeina w ilości 34 mg na całą puszkę. Wartość odżywcze 140 kcal, żadnych tłuszczów, 30 mg sodu, 39 g węglowodanów i właśnie tyle samo cukru, to samo co mówiłem wcześniej, i żadnego białka. No i jeżeli kiedykolwiek ten smak był u nas, to musiał być bardzo dawno temu. Naprawdę, jeżeli ktoś był, nie powiem, że na tyle stary, ale na tyle pamięta te wszelkiego rodzaju wyroby od Coca-Coli, które były u nas i pamięta ten smak, niech da znać w komentarzach. Ja na pewno będę ciekawy, czy kiedykolwiek ten napój występował, czy tylko występowała wersja waniliowa i wiśniowa. A na razie otwórzmy to i sprawdźmy. Patrząc na to, to chyba nie muszę nawet Coca-Coli waniliowej próbować. Dobra, ja to czuję tylko i wyłącznie Sherry Coke. Chociaż, że tam troszeczkę można też wyczuć takiej Vanilla Coke. Dobra, mów po prostu Coca-Coli waniliowej, a Sherry Coke to jest, wszyscy wiedzą, kurde, najbardziej legendarny napój wiśniowy, jaki wiśniowo-kolowy, jaki istnieje. Kurde, szkoda, że zmienili. W ogóle, jak zmienili chyba puszkę na normalną puszkę Coca-Cola Cherry, to zmienił się diametralnie smak. To nie jest już ta sama Cherry Coke, która była po prostu 50-50. To był najlepszy napój kolowo-wiśniowy, jaki istniał. Jeżeli pamiętacie go, szacun. Jeżeli go bardzo dobrze wspominacie, też szacun. A jeżeli źle, no to każdy ma swoje gusta. O, teraz poczułem mocno wanilię. Czyli tak kurde na zmianę. Ale raz dostaniesz wiśnie, ale raz dostaniesz wanilię, a następnym razem to w ogóle się wypierdzieli i zostanie ci tylko zapach coli. Kolorystycznie, no to nie będę dzisiaj lał, chociaż że przy przypadku The Energy Drinka kaktusowego myślałem, że to jest zielone, a jednak się okazało bordowe. Przy przypadku Red Bulla również. A już nie mówię przy przypadku brzoskwini. Dobra, już kurde. Nie mówcie nic. Już nalewam. Proszę bardzo. Zadowoleni? No, kolor
zwyczajnej coli. Wydaje mi się nawet, że jest troszeczkę mętny. Ledwo widocznie, ale jest. Wprawdy oko to tylko wychwyci, albo to moja szlaga jest po prostu... Chociaż wątpię, bo przedwczoraj ją byłem. I właśnie ja mam problem z tymi produktami z Ameryki, które są właśnie od tych najsławniejszych brandów, czyli wiecie, Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew, Dr. Pepper. One smakują dla mnie naprawdę mniej intensywnie w smaku samej coli na przykład, jak odpowiedniki ich z Europy, od nas, na przykład nasze Sherry Coke. Ono po prostu jest, kurde, mega kolowe, troszeczkę wiśniowe, ale zawsze o wiele bardziej intensywne od tego. A tutaj mamy, kurde, dobra, mamy tutaj smak wiśni, mamy smak wanilii. To jest w sumie takie fajnie zmiksowane, bo mamy do dyspozycji, jasne, mamy do dyspozycji wiśnie, mamy wanilię, ale to jest takie strasznie skomplikowane do opowiedzenia. Bo po pierwsze, mamy tutaj tą wiśnię, jak tylko ją przełkniecie, mamy tą wiśnię, która bardzo szybko przechodzi właśnie w taką wanilię. I jakbym miał podać procentowe wartości tego, to na pewno by nie było to, że niby tyle wanilii, a tyle wiśni. Ja bym powiedział bardziej, że to jest 50-50. 50% smaku wiśni, 50% smaku wanilii, a sam, kurde... overallowy smak, czyli wiecie, kola do dodatków smakowych, to... nie wiem, 30% smaku to jest woda, 30% smaku to jest Coca-Cola, a 40% smaku to jest po prostu ten cały miks smakowy. To jest, kurde, rozwodnione. Po prostu nazywajmy to jak trzeba. To jest według mnie po prostu rozwodniona kola smakowa. Jakbyście po prostu te dwie Coca-Cole pomieszały ze sobą. Coca-Colę waniliową i Coca-Colę wiśniową. Dodali tam jeszcze troszeczkę, kurczę, wody. Wymieszali. Proszę bardzo. Mamy do dyspozycji Coca-Colę Sherry Vanilla. Więc czy ja to aby na pewno mogę zarekomendować? No spróbujcie sobie, no to jest w końcu klasyk, coś co na pewno będzie interesowało bardzo dużo osób. Bo jednak wiecie, zawsze pijemy wiśniowe kole, zawsze pijemy waniliowe kole, dobra, no może nie zawsze, okazjonalnie. A dostajemy nagle fuzję tego. Cherry Vanilla. Dlaczego by tego nie spróbować? Spróbujesz raz, powiesz to, co na przykład ja powiedziałem, powiesz swoje zdanie, że na przykład według ciebie to jest najlepsza Coca-Cola, jaką piłeś w życiu. I powiem wam, że overallowo jest to po prostu dobre, do fajnego levelu, jeszcze mu brakuje intensywności smaku po prostu. No i kurczę, szluz, co nie? Dobra, według mnie to by było na tyle, bo ja już tutaj trochę przynudzam. Jak mówiłem, jeżeli zdecydowaliście się na wybór tej Coca-Coli, przygotujcie się na smak oczywiście najpierw właśnie taki Sherry Coke, który bardzo szybko przechodzi w smak waniliowy, który również bardzo szybko przemija. No i widzimy się następnym razem. Jeżeli lubicie naprawdę takie lżejsze smaki napojów, no to sięgnijcie sobie po te amerykańskie klasyki.